Panowie, no dzień dobry, witam. Powiem szczerze, że pierwszy raz biorę udział w takim spotkaniu, ale to miło spotkać się w zakładzie karnym z ludźmi, którzy chcą, no nie wiem, chcą czytać książki, uczą się. Ja tu widziałem taką długą listę tablic liceów, tych szkół kształcenia ustawicznego. To jest rzecz, która mnie osobiście bardzo cieszy, bo szczerze powiem, w edukacji jest przyszłość. No, w edukacji jest przyszłość, ludzie wykształceni sobie dają radę generalnie w życiu. Tak jest w Unii Europejskiej, tak jest w Polsce i chciałbym wam powiedzieć, że bardzo gorąco was wspieram w tym, że się, jeżeli są tacy na sali, to się uczycie i będziecie chcieli jeszcze mieć jakieś zawody sensowne, uczycie się, nie wiem, języków obcych i tak dalej. Słyszałem, że jest również kurs angielskiego. Euro jest wspólną walutą, której wprowadzenie w Polsce przyniosło w Polsce korzyści. Są na ten temat analizy, badania. Te kraje, które wprowadziły euro w Europie, również mają pewne doświadczenia. Generalnie jest to sprawa korzystna dla Polski. Z różnych powodów. Mogę podać tylko dwa czy trzy, które są dla każdego zrozumiałe. Po pierwsze, nie będzie kosztów związanych z wymianą walut. Każdy turysta, który jedzie za granicę, wie, że się idzie do kantoru i wymienia, to oczywiście na sprzedaży euro biorą inny kurs, na zakupie euro biorą inny kurs. To jest prawda, z tego żyją banki, z tego żyją, z tych prowizji żyją banki i kantory. Tego nie będzie. To wszystko ma trafić do kieszeni już normalnie obywateli czy przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa robią wymianę walut na bardzo dużą skalę. To jest jakby pierwsza korzyść. I to jest spora korzyść, bo jak się weźmie pod uwagę wszystkie transakcje wymiany euro na złotówek i z powrotem w gospodarce, jakie się dokonuje, to jest prawie 1000 miliardów złotych rocznie. I wszędzie tam ten 0,5% czy 1% biorą pośrednicy. I to od razu jest korzyść. I druga korzyść to jest taka, że wchodzą do strefy euro, po prostu spadają stopy procentowe. Spadają stopy procentowe, czyli kredyty robią się tańsze. Bo tak jak jest teraz, w Polsce mamy stopy procentowe na poziomie takie około 6%, to takie podstawowe oczywiście. Jakbyście chcieli brać kredyt, to byście musieli zapłacić więcej. Ale one się zaczynają od 6%. W Europie zaczyna się od 4%. Także przedsiębiorstwa, które biorą duże kredyty, ludzie, którzy biorą kredyty na to, żeby budować domy, czy mieszkania, czy nawet na jakieś kredyty konsumpcyjne, wszystko stopy procentowe idą w dół. I to są dwie główne korzyści, jakie... Są w tej chwili dwie waluty, euro i dolar. Dopuszcza pan w swoich rozważaniach teoretycznych powstanie trzeciej waluty światowej, czy w zasadzie, że Chiny i Indie dla swoich rozliczeń, żeby osłabić dolara amerykańskiego, utworzą własne centra finansowe? Nie, nie sądzę, aby to była w ogóle aby to była jakaś perspektywa krótkookresowa. Przez najbliższe 10 lat, tak. Ja myślę, że przez najbliższe 10 lat nie ma mowy, żeby jakiekolwiek, pojawiła się jakakolwiek waluta, która miałaby podobne znaczenie jak dolar amerykański. Proszę zwrócić uwagę, euro powstało de facto już w pełni gotówkowej formie 5 lat temu, prawda? 6 lat temu właściwie, 1 stycznia 2002 roku. Wszyscy się spodziewali, że ono zagrozi dolarowi. Wcale nie zagroziło. 70% rezerw światowych jest ciągle w dolarach. Euro to jest dopiero 20-25%. Także ludzie się bardzo wolno przestawiają. I Chiny na pewno nie są krajem, który budzi na tyle zaufania, że można było w walucie chińskiej cokolwiek trzymać. Także póki co to walutą rezerwową pozostanie w pierwszym rzędzie dolar. Euro rośnie na znaczeniu właśnie dlatego, że jego wartość wzrasta, a wartość dolara spada. Jakbym miał radzić, w czym trzymać, trzymajcie w złotych, bo złote idą najszybciej do góry. Dobrze, dziękujemy bardzo. Trzeba nam bardzo.